Cześć, witajcie na kanale Przygody Młodego Mistrza Gry. To jest piąta część naszego poradnika dotyczącego Roll20, w której przedstawię, jak wygląda obsługa tego narzędzia od strony gracza. Po obejrzeniu tego filmu będziecie wiedzieć, jak przy użyciu Roll20 rzucać kośćmi na czacie, tworzyć przydatne makra, obsługiwać sprawnie swoją kartę postaci, sprawdzać udostępnione handouty, pomagać mistrzowi gry w zapisywaniu inicjatywy i poruszać się swoim bohaterem po mapie. Zapraszam! Jeżeli trafiłeś tutaj, to prawdopodobnie czeka Cię pierwsza sesja przy użyciu Roll20 jako gracz. Nie martw się, przeprowadzę Cię przez cały proces, który nie jest wcale skomplikowany. Wpierw powinieneś otrzymać link z zaproszeniem od swojego mistrza gry. Jeżeli nie, to poproś go o taki link. A oczekując, załóż konto na Roll20. Niezależnie od tego, czy będziesz grać, czy prowadzić, potrzebujesz utworzyć konto. Po tym jak zalogowałeś się, link od mistrza gry przekieruje Cię do rozgrywki. Na jej ekranie wybierz włącz rozgrywkę. Po 15 sekundach reklam pojawi się interfejs strony. Na początku omówimy go pokrótce, a później postaram się bardziej szczegółowo opisać każdy element. Centralną część okna zajmuje scena. Jest to współdzielone płótno MG i graczy, na którym będą wyświetlane wszystkie grafiki i mapy bitewne. Możesz przesuwać się po scenie, przytrzymując prawy klawisz i przybliżać przy pomocy skrótu Ctrl lub Alt i scrollując na myszce. Podstawowe narzędzia, jakich będziesz używał najczęściej, znajdują się w pasku po lewej stronie. Po prawej stronie okna znajdziesz czat tekstowy z możliwością rzucania kośćmi. Oprócz tego, na samej górze dostrzec możesz kilka zakładek. Wrócimy do nich później, jednak teraz możesz wiedzieć, że im dalej w prawo, tym rzadziej będziesz z nich korzystał. Ostatnią częścią okna są aktywnie zalogowani do rozgrywki gracze. Ich awatary i nazwy znajdziesz w lewym dolnym rogu. Jeżeli udostępniłeś przeglądarce i stronie kamerę, to tutaj inni gracze będą widzieć jej obraz. O audio i wideo na Roll20 opowiadałem już w poprzedniej części. Jeżeli jako gracz zacząłeś oglądanie od tego filmu, a interesuje Cię ten temat, to możesz przeskoczyć do poprzedniego, klikając w link u góry filmu. To był skrócony opis, a teraz przejdźmy przez każde narzędzie dokładnie je opisując. Zacznijmy od esencji rola, rzutów kośćmi. Rzuty możesz wykonywać na kilka sposobów, z czego podstawowymi są dwa. Pierwszy to rzut z poziomu czatu tekstowego, wpisując odpowiednią komendę. Na przykład, aby rzucić kością 20-ścienną, popularnym K20, będziemy musieli wpisać /roll 1d20, gdzie 1 oznacza ilość kości, a 20 ile ścian ma kość. Również zamiast całego wyrazu roll możemy wpisać literkę R. Możemy również łączyć rzuty, na przykład jeżeli chcemy rzucić obrażenia dwoma kośćmi 10-ściennymi, jedną 6-ścienną i dodać do sumy 2, to będziemy musieli wpisać taką formułę na czacie. Każdy rzut możemy powtórzyć, klikając strzałkę do góry będąc na czacie. W ten sposób pojawi się poprzednio wykonana komenda. Wpisywanie skomplikowanych formuł jest dosyć pracochłonne, zwłaszcza jeżeli chcemy to zrobić szybko podczas walki. Dlatego dalej w odcinku pokażę, jak najczęstsze rzuty ująć w makra oraz możliwość rzucania testów z poziomu karty postaci. Drugim podstawowym sposobem rzutów jest rzut z poziomu narzędzia po lewej stronie ekranu. Aby wykonać rzut kością, należy rozwinąć listę. Mamy tutaj do wyboru wszystkie standardowe typy kości od K4 do K100. Następnie wybieramy interesującą nas kostkę i ich liczbę. Klikamy, a na czacie wyskoczy nam rezultat rzutu. To były rzuty. A teraz omówimy podstawowe narzędzia z paska po lewej stronie. Aby przesuwać swój token i inne grafiki po scenie, będziesz używał pierwszego narzędzia, zwanego wybierz porusz. Do rysowania i pisania po scenie możesz użyć drugiego narzędzia z paska. Masz tutaj kilka opcji do wyboru. Warto wspomnieć, że domyślnym kolorem pisania jest kolor koło twojego niku na dole strony. Klikając w niego, możesz go zmienić. Pozostałe narzędzia, takie jak linijka czy lupa, są intuicyjne. Na szybko pokażę je na ekranie, ale nie sądzę, by ktoś z Was miał problem z ich obsługą. Przejdźmy teraz do zakładek z prawej strony. Pierwszą jest czat. Podstawową funkcją czatu jest oczywiście pisanie. Możemy pisać otwarcie, tak aby widział to każdy, bądź korzystać z funkcji szeptania, czyli wysyłać wiadomość bezpośrednio do wybranego gracza. Aby to zrobić, należy wpisać komendę /w, wstawiamy spację, następnie zaczynamy wpisywać nazwę gracza. Gdy zaczniemy to robić, Roll20 podpowie nam, do którego gracza chcemy napisać w postaci listy graczy. Stąd możemy wybrać daną osobę lub skończyć wpisywać ręcznie. Następnie dodajemy kolejną spację i możemy już wpisywać treść wiadomości. Można też napisać do mistrza gry, korzystając ze skrótu /w GM.
Drugą funkcją czatu są oczywiście rzuty kostkami, o których wspominałem już wcześniej. Drugą zakładką jest dziennik. Miejsce, w którym będziesz miał dostęp do swojej karty postaci, notatek i handoutów. Jeżeli mistrz gry dodał kartę postaci, to właśnie tutaj ją znajdziesz. Klikając na nią, otworzy się okno z trzema zakładkami. Bio and Info, Character Sheet oraz Attributes and Abilities. W tej trzeciej lepiej nic nie grzebać. W drugiej znajdować się będzie właściwa karta bohatera. W zależności od systemu, w jaki gracie, będzie ona oczywiście inaczej wyglądać. Tutaj możesz ją wypełnić, podając statystyki bohatera, wypisując jego umiejętności i opisując jego charakterystykę. Innymi słowy, wpisujesz wszystko to samo, co na normalnej wydrukowanej karcie. Największą zaletą posiadania karty postaci na Roll20 jest to, że klikając bezpośrednio na umiejętność bądź cechę bohatera, strona automatycznie wykona rzut kośćmi, aby ją przetestować. Uwaga! Możesz też kliknąć i przytrzymać umiejętność karty postaci i przenieść ją na swoje pole z makrami. O makrach już za chwilę. To usprawni rzucanie najczęściej testowanych cech, aby nie musieć za każdym razem wchodzić na kartę i stamtąd wykonywać rzutu. Została nam jeszcze zakładka Bio and Info. Domyślnie ta strona jest pusta, a umieścić tutaj możemy informacje o naszym bohaterze, np. rozbudowane backstory, motywacje, cechy, czy też wstawić nasz token. Aby to zrobić, należy kliknąć w prawym rogu Edit. W polu tekstowym mamy możliwość wpisania na historii naszego bohatera, a w odpowiednim polu możemy wgrać token. Tym pomoże ci mistrz gry. Na koniec pamiętajmy tylko, żeby zapisać zmiany. Przydatną opcją odnośnie kart postaci jest funkcja ich minimalizacji. Klikając dwa razy na górną część, karta zminimalizuje się. Aby powiększyć ją ponownie, kliknij dwukrotnie na cieniu kart. W zakładce dziennika, prócz kart postaci, znajdziesz również udostępnione przez mistrza gry handouty w formie grafik lub notatek tekstowych. Przeczytaj je dla siebie lub na głos, tak aby treść poznała cała drużyna. Na koniec sesji nie zapomnij o pochwaleniu MG za włożoną w stworzenie handoutu pracę. Trzecią zakładką jest kompendium. Możliwe, że w rozgrywce nie będziesz miał dostępnej tej opcji. Zależy to od systemu. Jeżeli gracie na przykład w D&D 5 edycję, to bardzo prawdopodobne, że będziesz miał do niego dostęp. O Warhammerze już nie. W kompendium możesz znaleźć opis czarów, potworów i przedmiotów. Jeżeli twoja postać nauczyła się nowego zaklęcia, możliwe jest wyszukanie go w kompendium i przeciągnięcie na kartę postaci, by dodać go do niej. Niestety kompendium nie jest przetłumaczone na język polski. Kolejną zakładką jest szafa grająca. Jeżeli wasz mistrz gry korzysta z opcji puszczania muzyki przez Roll20, to tutaj będziesz mógł zobaczyć aktualnie puszczany utwór oraz dostosować jego głośność. Jeżeli chcesz zmienić głośność wszystkich utworów, możesz to zrobić w ostatniej zakładce ustawień. Jeżeli korzystacie z wbudowanego komunikatora w Roll20, zmiana paska głośności nie wpłynie na głośność innych graczy. Następna zakładka to kolekcje. Nie będę opisywał tutaj większości opcji, jednak jest jedna, na której chcę się skupić. Są to makra. Wspominałem wcześniej, że możecie przenieść umiejętności z kart postaci do paska makr. To w tym miejscu możecie zaznaczyć, aby pasek makr był widoczny na waszym ekranie. Jeżeli podczas rozgrywki zauważycie, że dana komenda na rzut jest często używana, na przykład w D&D rzut na umiejętność K20 lub w Warhammerze test umiejętności D100, a nie korzystacie z kart postaci, z których możecie wykonywać rzuty lub po prostu chcecie mieć możliwość rzutów pod ręką, to możecie stworzyć makro. Wystarczy kliknąć przycisk Dodaj, wpisać nazwę oraz w polu Akcja pełen zapis rzutu. Na przykład, aby stworzyć makro na ułatwiony test D20, wpiszemy /roll2d20. Kilka przykładów makr do Warhammera i D&D 5 edycji znajdziesz w opisie pod tym filmem. Ostatnią zakładką w prawym panelu są ustawienia. Nie będziemy omawiać wszystkich. Przejdę tylko przez te, których powinieneś być świadom przed rozpoczęciem pierwszej gry. Jak już wspominałem, w lewym dolnym rogu ekranu jest lista aktualnie zalogowanych graczy. Aby szybciej rozpoznać, kto kim gra, możesz w ustawieniach zmienić swoją nazwę w aktualnej rozgrywce. Polecam formułę nazwa bohatera i w nawiasie imię gracza. Na przykład Jo Bauman i w nawiasie Michał. Niżej możemy znaleźć pasek do zmiany głośności, o którym mówiłem wcześniej. W ustawieniach również możemy włączyć obsługę bardziej zaawansowanych skrótów klawiszowych. Dwiema ostatnimi, wartymi wspomnienia opcjami są możliwość zmiany wielkości awatarów lub wyłączenia ich, jeżeli zbytnio zasłaniają nam scenę, oraz możliwość zmiany lub wyłączenia audio i wideo. Dosyć intuicyjne. Na koniec omówię kilka rzeczy, o których musisz wiedzieć, a nie znalazły swojego miejsca wcześniej. Zapytaj się swojego mistrza gry, czy będziecie używać kart postaci na rolu. Jeżeli tak i MG ustawił ci token na mapie bitewnej, to będziesz mógł go przesuwać narzędziem Wybierz Przesuń lub strzałkami na klawiaturze.
Jeżeli chcesz zmierzyć odległość do jakiegoś miejsca, możesz użyć narzędzia linijki z paska po lewej lub w trakcie przesuwania tokena przytrzymaj przycisk Q na klawiaturze. Zawsze wpierw zapytaj MG, czy chce, aby gracze sami przesuwali tokeny, ponieważ twój mistrz gry może sobie tego nie życzyć. Pamiętaj, zawsze lepiej powiedzieć, że moja postać biegnie i chowa się za krzakiem, niż stwierdzić, dobra, idę tu i przesunąć token. Na koniec zostawiłem inicjatywę. W momencie, w którym rozpoczyna się walka, mistrz gry może poprosić graczy o rzut na inicjatywę. W takim momencie zaczekaj, aż na ekranie pojawi się okienko Turn Order. Jest to narzędzie dla mistrza gry, aby śledził tury graczy. Gdy okno pojawi się, zaznacz swój token klikając w niego i na karcie postaci kliknij na inicjatywę lub w niektórych przypadkach na nazwę bohatera. W ten sposób rzut wykona się automatycznie. W Turn Order powinien pojawić się twój token z nazwą bohatera oraz wyrzuconą wartością. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam na kolejny, ostatni już z serii, w którym omówimy zalety posiadania płatnej subskrypcji na Roll20. Jeżeli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę i aby dostawać informacje o nowych filmach, zasubskrybuj nasz kanał. Pomoże nam to w rozwoju i da nam znać, że materiały się podobają. Cześć!